Jezu, mam mówić tutaj, no, nie lubię tych. Tak, dawaj, dawaj. Normalnie nie lubię, a lubię mówić bez takich. Tak. Tu zaraz też się odłączą te gitary. O, nie, nie lubię takich rzeczy. Ale fajnie słychać. No naprawdę. Co są? No bez tego fajnie słychać. Właśnie, właśnie z tym. Nie, nie, nie. Z tym fajnie słychać. No, genialnie. No tak może być. No właśnie, tak tego. No cóż, no ten Wrocław. No. Sytuacja jest taka. Jest 9 maja, 45 rok. W Krakowie. Pamiętacie taką piosenkę? Szli na zachód osadnicy szlakiem wielkiej niedźwiedzicy. Karabiny i rusznice zostawili w cieniu brzus. Tak. No więc tego 9 maja w ogóle sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak te ziemie odzyskane zostały szybko zabrane, bo słuchajcie, takich ciężarówek, akurat ta ciężarówka była w Krakowie wysłana. 9 mężczyzn, 1 kobieta jedzie, żeby przejąć miasto. Ostatnio przeczytałem to w pewnej książce, która się nazywa Dzień Pierwszy, Dzień Ostatni. Jest to taki zbiór reportaży dotyczących właśnie Dzień Ostatni, Dzień Ostatni Wojny, Dzień Pierwszy Wolności, tak. No i zbliżają się, są 20 km od Wrocławia. Miasto płonie. Widać dym, po prostu widać totalnie, że miasto płonie. Wjeżdżają do miasta, na ulicach pełno broni, pełno trupów. Gdzieś dojeżdżają na jakiś plac, który później nazwany zostaje Placem Pionierów. No nie pamiętam już detali, ale jest to jak gdyby ciekawa opowieść nawiązująca do tego, do tej twojej historii. No i ta moja mama i moja babcia tak samo przyjechały, może nie w ciężarówce, gdzieś tam się znalazły. Moja mama miała na imię Olimpia, nazwisko Baluk. Miała śniadą cerę i malowała sobie tutaj kropkę. I chciałem teraz zaśpiewać dwie piosenki właśnie mamy i babci. Babcia miała zdjęcie swojego męża przez następne 30 lat w portfelu, który nie wrócił z wojny nigdy. Wyszła za mąż za Kaszuba. Myśmy go nazywali dziadek Zera, ale on miał nazwisko Zero. To był człowiek, który gdzieś tam został. Niemiec, który został na tych ziemiach kaszubskich. Babcia, przepraszam. No i babcia lubiła tę piosenkę właśnie. To jest piosenka o Kudrzawy w ogóle. O żołnierzu, który wraca z wojny, wchodzi wokół domu. Nie może znaleźć, po prostu nie może... Boi się wejść do tego domu. W końcu widzi tę kobietę przez okno, z którą był przez ostatnie, no nie wiem, 20 lat. A się okazuje, że ta kobieta jest innym mężczyzną. O tym jest piosenka po rosyjsku. Ona koniec явился в дом. Думал о нем. Но знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви? И поздней ночи он в окно стучал.
мама молчал, а он молчал. И он повернулся, чтобы уйти. Мама не узнала об его любви. Я клянусь, что это любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Но знаешь, хоть Бога себе прозови, разве можно понять что-нибудь в любви? А ну так-то было. Браво, браво, супер! Нет, я сам пьян написал. One są związane po prostu z żywą energią przekazu, jaki się dostaje od naszych rodziców. Czy od, nawet nie od rodziców, no, od jakichś ludzi, którzy byli jakoś w naszym życiu bardzo ważni. Ja chodziłem do szkoły muzycznej na klarnet, ale szybko to zarzuciłem. No, bardzo szybko, bo miałem takiego kolegę, nazywał się Mirek Mazurkiewicz i on grał na pianinie, miał pianino w piwnicy i mówi: słuchaj, zostaw tę szkołę, choć będziesz moim Benny Goodmanem. No i ja tam do tej piwnicy i na tym klarnecie myśmy tam właśnie grali takie rzeczy. Z mojej... Bardzo lubię tego Gershwina, naprawdę. Takie bardzo jakieś nieszczęśliwe życie. Część Amerykanów, którzy wierzą w teorie spiskowe, on umarł w 37 roku życia w ogóle, bardzo, bardzo wcześnie. A ponieważ tam spędziłem 11 lat, to coś to dla mnie znaczy. Jakieś to miało dla mnie znaczenie, olbrzymie.
No cóż, no napisał jak gdyby pierwszą, jak gdyby taki, taki musical, operę gdzie, dla Murzynów. No przecież ten Porgy and Bess to jest w ogóle to, co teraz śpiewałem, to jest kołysanka Murzynki ze stanu Alabama do swojego synka. Taka jest prawda. No. No dobrze, sorry, ale ja jeszcze jedną zaśpiewam i już mi wystarczy, będzie na dzisiaj wystarczy. Wiesz co, Jacku? Babci mojej, no, o. Zaśpiewam, no, bo babcia mi tak śpiewała te kołysanki, tak. Chociaż nie była Murzynką. No i babcia mnie nauczyła takie piosenki, to jest taki czysty cygan, po prostu białorusko-chorwacko, nie wiem, węgierski, no. Tylko naprawdę do tego to już muszę chyba trochę dalej, bo... Сонечка румале не взойду, ай да люба, да лечи чудо не, ой, пока сонечка румале не взойду. Сівонецьке воля, ой, цілий білий джан, не бахти до голя. Każda epoka ma własny porządek i ład, a przecież mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszki. Tak chętnie bym dziś choć na kwadrans na koniach z nim wpadł, a przecież mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszki. Tak chętnie bym dziś choć na kwadrans na koniach z nim wpadł. Dziś już nie musimy piechotą się wlec na spotkanie i wszystko już jest, cicha przystań Nonajoron i Wikt. A przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie i nie ma już san, i nie będzie już nigdy, a żal. A przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie i nie ma już san, i nie będzie już nigdy, a żal. No cóż, nie na darmo nasz szlak się zwycięstwem uświetnił.
wszystko już jest, teraz jest. Cicha przestań, no na ironii wikt. A przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem niejednym górują cokoły, na których nie stoi już nikt. A przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem niejednym górują cokoły, na których nie stoi już nikt. Co było, nie wróci. Wychodzę wieczorem na spacer i nagle spojrzałem na Arbat, jak co za gość. Rżą konie u sań, Aleksandr Sergejewicz przechadza się. Ach, wiele bym dał, że już jutro wydarzy się coś. Rżą konie u sań, Aleksandr Sergejewicz przechadza się. Ach, wiele bym dał, że już jutro wydarzy się coś. No fajny Bułat, nie? No. Boję się spieprzyć, normalnie, bo już tego. Zaraz ja znajdę, bo muszę znaleźć tę rację. Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży. Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi. Ta trzecia, jak tłuszcz, w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną już. A ta trzecia, jak tłuszcz, w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną już. Pierwsze kłamstwo myślisz, ech, zażartował ktoś. Kłamstwo, gorzki śmiech, śmiechu nigdy dość. A to trzecie, gdy już przejdzie przez twój próg, głębiej zrani cię niż na wojnie wróg. A to trzecie, gdy już przejdzie przez twój próg, głębiej zrani cię niż na wojnie. Pierwsza wojna, pali ją sześć, to już tyle lat. Druga wojna, winnych dziś jeszcze szuka świat. A tej trzeciej, co chce przerwać nasze dni, winien będziesz ty, winna będziesz ty. A tej trzeciej, co chce przerwać nasze dni, winna będziesz ty, winien będziesz ty. Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży. Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi. A ta trzecia, jak tchórz, w drzwiach przekręca klucz i walizki ma spakowane już. A ta trzecia, jak tchórz, w drzwiach przekręca klucz i walizki ma spakowane już.
Staraśka. A może koledzy, no przerwa. Nie, no ja jeszcze jeden. Ja wiem, zawsze jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Wiwat, wiwat, niech żyją w nas. No. Bardziej, że głos mam zmęczony już. Как боюсь я вас.